Siemano, mamy rano. Witam Was w kolejnym filmie. 9 lipiec i mamy 25,5 stopnia z rana. Piękna pogoda, świeci słońce, zero chmur. Nie pamiętam tak dogodnych warunków na zbiór jęczmienia. Zawsze coś przypadywało, albo jakaś burza była, albo deszcze niezapowiedziane. A teraz piękna pogoda, zero wiatru. Nie ma jakiegoś tornada, żeby kłosy obłamywało. My już praktycznie jesteśmy po żniwach, bo zostało tylko 6 hektarów u taty na gospodarstwie. Tam na polu, gdzie jest tam pół pszenżyta, pół jęczmienia. Zobaczymy, co tam naleci. Tam jest późno siany i on mizernie wyglądał. No ale coś tam jest, tak? Może 4 tony da, jak dobrze pójdzie. Także tak to wygląda. Wszystko z kombajnu, rzepaki, pszenice. Wyglądają słabo, nie będzie jakiejś rewelacji. I teraz jeżeli chodzi o jęczmień, czemu tak szybko to się skończyło? Ledwo zaczęliśmy kosić, już skończyliśmy, bo było niespełna 60 hektarów w tym roku. 6 brat wypędzał diabła z pola, skosił 6 hektarów. Potem 7 pojechaliśmy na obręb w kawałkach, gdzie skosiliśmy 25 hektarów. To już macie 31. Wczoraj 23 u mnie, czyli 53 i 54. No i tutaj u taty gdzieś 6 hektarów, czyli 60 hektarów łącznie, więc nie zanudzam, nie przedłużam i będziemy zaraz, no nie tak zaraz, chcę wjechać około godziny 11, bo niech jeszcze schnie, po co się śpieszyć. Dziś, jutro pogoda, we wtorek dopiero planowany jakiś niewielki deszczyk. Także poczekamy, skosimy w największy upał, 6 hektarów, słaby jęczmień, więc szybko to pójdzie. 2 godziny i po zawodach, może 3, zobaczymy jak to będziemy szybko jeździć. Wasz pupile też witają z rana. No, wilczek, rabun, rabun. Tak się cieszę, że przyjechałem, to. O Boże, jaki grzeczny dzisiaj jesteś wyjątkowo. Chyba dlatego, że wiesz, że nagrywam. No. No i dobra, drodzy widzowie. Ja już kombajnem jestem na polu. A tutaj przyszedłem, bo zostawiłem kamerę na gospodarstwie. To jest materiał z 23 hektarów. Czyli z mojego pola, gdzie wczoraj kosiliśmy. Tak to wygląda. Drobny. Chociaż tam, gdzie lepsza ziemia, to trochę to się pomieszało, bo pół pola jest spalonego było, pół pola było, no nie można powiedzieć, że był spalony, tylko brakło mu wody, aby utrzymał ten plon. No i celuje średnio 5 ton, na oko gdzieś 120-130 ton powinno tu leżeć, ale to wiecie, jest osobno wsypane, będzie sprzedane na kontrakty i to zostanie poza kontraktem, także zobaczymy, jaka średnia wyjdzie, ale to się dowiecie w kolejnych odcinkach. No i dobra, idziemy. Akurat słyszę, man z tyłu jedzie, bo sypiemy to na mana, bo tam pod wiaty do brata 14-kami trzeba by się rozszczepiać, a może tak być, że z tych 6 hektarów wejdzie na ciężarówkę, że będzie maksymalnie 22 tony. Kukurydza cierpi, zobaczcie. A my lecimy, bo mnie przejedzie zaraz. Czekamy, nie sypałem na przyczepy, bo po co potem jechać. Także dobra, widzimy się na pokładzie. Tu to jest przyjemne 19 stopni. Bo dzisiaj na dworze no jest skwar, że po prostu masakra. Idealne warunki do zbioru. Tu miejscami jest taki zielonkowaty, pszenżyto jest, ale w takim upale ten jęczmień będzie miał dziś około 10-11% wilgotności. I to co jest zielone, drodzy widzowie, to po prostu ten suchy wciągnie. Trzeba będzie wysypać. A od jutra będziemy wywozić już brat ciężarówką, a ja 14-kami będę woził do Pyrzyc jęczmień, bo w Pyrzycach jest podpisana umowa na dowieziony
jęczmień, także cena 890, mam podpisane 100 ton, więc przy dzisiejszej obecnej cenie no jestem szczęśliwym wygranym, ale też sobie pluję, bo chciałem podpisać sobie po 940, następnego dnia był nawet 950, 960 do potwierdzenia, to było chyba w lutym, jak rzepak sprzedawałem, luty, marzec, taka cena była chyba koniec lutego, jak na ten traktor sprzedawałem rzepak i przy okazji była taka cena jęczmienia, więc trochę pluję sobie, bo po te 940, chociaż 50 ton mogłem zrobić, no zobaczymy jak to będzie z gęstością. Ja, czy będą jakieś potrącenia, czy obejdzie się bez potrącenia, ale zważając na to, jaka jest aktualnie cena na skupie, to nie wierzę, że firma nic nie utnie. I tyle w temacie. Leci to, leci kabarecik. W tym roku koszę na mniejszym wietrze, koszę bardziej brudno, bo jest dużo drobnego. Jeżeli byśmy czysto chcieli kosić, to podejrzewam, że 10% byśmy tego drobnego wyrzucili tyłem. Także troszkę słomki, troszkę ości tam więcej jest. Ewentualnie troszkę klepisko bardziej ściągam. I z obrotami też na rotorze nie przesadzam, żeby to nie przefruwało przez ten rotor, tylko żeby w tym rotorze troszkę dłużej to się wycierało. Bo próbowałem lepiej do młaca na większych obrotach, no ale niestety to się wiąże z jakimiś tam stratami, tak? Trochę rozgniata ziarna, więc każdy rok inne ustawienia, podobne, zbliżone, ale trzeba dopasować do uprawy, do pola i ogólnie do warunków, jakie panują. No i kosimy tutaj tą nicość, gdzie spalony jest jęczmień, pokazuje tutaj 700 kilo, także tutaj lepiej, nic nie poradzimy, tam gdzie nie ma, to nie ma. Co zostało, to zbieramy. Polewo kukurydza, też wam powiem, że zatrzymała się. No ogólnie pole jeszcze jest ładne, zielone, ale porównując do kukurydzy z zeszłego roku, jest, no pół metra jest niższa prawie. Zobaczymy jak dalej, ale wiecie, na ziarno to nie wysokość, a kolba ma znaczenie. Więc pożyjemy, zobaczymy. Jak w przyszłym tygodniu, czyli teraz nie popada nic, no to piąte, szóste klasy po prostu wyleci, ona uschnie i potem na nowo będzie się odbudowywać ona. Także nie czaruję, co będzie, to będzie, co jest pisane, to po prostu będzie i tyle w temacie, nie? Tutaj możemy rodeo uprawiać, prędkości. Tu możemy bić rekordy, jeżeli chodzi o skoszone hektary na godzinę, no ale nie tony. Tutaj jedziemy 7 na godzinę, żeby ten rotor tak na pusto nie chodził, on i tak jest w połowie tylko zapełniony, ale nie będziemy przesadzać jakieś 8-9 na godzinę jeździć, bo jak zapierdzielimy gdzieś headerem, to cała listwa będzie do wymiany. Już wtedy przy takich prędkościach powyżej 6,5 te kopiowanie, no dość, no jakoś działa, ale no wiecie, to przez szkody pod ziemią nie widzi za nas i wtedy jest za krótki czas reakcji. O, żeby taki był jak tutaj, tu jest taki torfik, teren łąkowy, zobaczcie, jedziemy równo z łąką. No i trochę wody w glebie było. Tu z górek pospływało na wiosnę. No i ta ziemia trochę zmagazynowała. A na górkach, jak to na górkach, potrzeba raz w tygodniu przekropnej pogody. Takiego podlania, chociaż 5 litrów. Ten rok jest kolejnym rokiem specyficznym, bo z początku mieliśmy pełno wody, to gdzie tej wody, no nie oszukujmy się, rośliny nie potrzebowały. 2 lata temu, 2 miesiące, czyli marzec, kwiecień bez deszczu, 1 do 28. No i ta woda z zimy, czy starczyła? Na pewno nie wystarczyła na przemieszczenie się azotu do odpowiedniego działania, ale później przepadywało, kiedy właśnie to rośliny miały okres nalewania, kłosiły się, wtedy coś tam przepadywało,
7 czerwca spadło nam 30 litrów wody. W maju też spadło coś, 20 któregoś rok temu. A teraz te takie deszcze, to było wszystko za późno. U nas na zboża spadł ten deszcz, co tutaj ostatnio było, te 12 litrów, to było 2 tygodnie chyba temu, czy 3. On spadł o tydzień za późno. Gdyby tydzień szybciej przyszedł deszcz, mielibyśmy normalną sytuację i fajne plony. Nawet jęczmień by wtedy, jakby tydzień szybciej. Wiadomo, gdzie już był spalony, to był, ale tam jeszcze miejscami był zielony, to on by dociągnął, chociaż tą gęstość by łapał i właśnie masą 1000 nasion, ziaren by po prostu nadciągał ten plon. Ale tak jak mówiłem, jest co jest, zbieramy, sprzeda się co się urodziło i się policzy po prostu. Rok bez inwestycji, bez nawożenia, okrojone, zobaczymy. Jest wiele możliwych do wykonania, a co wyjdzie, to pożyjemy, zobaczymy. O, to jakiś ptak zdechły. Także zobaczcie, było, kurde, już sam nie wiem, 2 zbiorniki, no i tutaj 3 zbiorniki niecałe, czyli tutaj na manie, jak patrzę, to z 15 ton, 15, z 17 ton, maksymalnie, no ale będzie wiadomo, bo zważy to brat, także, no widzicie, no, 4 tony, nie wiem, czy wyszło nawet. No i te prężyto też jest takie, że 3,5 tony da, bardzo rzadkie, powypalane. Także żaden miód. Będzie ciężki rok, wam powiem. Ogólnie pozapłaca się wszystkie kredyty, wsio. Tak mi się wydaje. Zobaczymy, jak to właśnie się kombajnem wiedzie, bo jęczmień ja celowałem w 6-7 ton, mimo że jest sucho. A tu potężne zdziwienie. Także żniwa zakończone. Można się dzisiaj troszkę zrelaksować. Kombajnu nie dmucham. Jadę z synem nad jezioro. Nad jezioro, potem jakiegoś grilla zrobimy. Siorka przyjechała. Pani doktor. Zrobimy jakiegoś grilla i... Luz bluz dzisiaj. Ściągamy header. Stawiamy kombaj, bo zapowiadają jakieś tam deszcze niby, no niech pada, niech pada, to już chociaż wilgoć będzie w tych zbożach, nie będziemy się palić aż tak, bo ostatnie lata to są takie, że naprawdę to jest jazda na szpilkach. No i mamy co robić, zaraz załadujemy 2 czternastki, bo brat będzie tirem woził, a ja 14-kami. Ładujemy do pełna, bo ładowarkę stąd zabiera, więc wrzucamy przyczepy, od wczoraj trochę odparowało i nie ma na to czekać, trzeba wywozić towar. No i teraz nie pozostało nic innego, jak czekać. Chyba prawdopodobnie, jeżeli chodzi o aksjala, to żniwa rzepaczane będą. To będą żniwa rzepaczane, a fent ewentualnie będzie kosił pszenżyta. Bo pszenica jeszcze troszkę dostała trochę wody, wyczekała i będzie zielona miejscami. Trzymy od najmłodszych lat. Odpalamy? Trzymaj. Tak. Kuku. I wjeżdżamy to od razu, nie? No. No i dobra, gdyby nie to, że ładowarka dzisiaj wyjeżdża stąd, to byśmy nie ładowali, ale wczoraj wysypane, tutaj na słoneczku, dzisiaj przez noc, jak i dzisiaj odparował, teraz go znowu przesypiemy na przyczepy i ładujemy, bo Szoko będzie sprzedawał, wywoził na kontrakt.